Ty kręć, a ja wsadzę palca. Nie wiem, czy właśnie pod jakiś paragraf nie podchodzę. O, jak... Ale ojej, ała. Po co ci ten liść? Po to, żeby być superbohaterem, człowiekiem liściem. Moi drodzy, tu jest Człowiek Liść, a my zaczynamy nową serię na naszym kanale, w której będziemy robić różne fizyczne eksperymenty i dzisiaj o prądzie, o elektronach, które otaczają nas z każdej strony i co zrobić, żeby tańczyły tak, jak im zagramy. I co zrobić, żeby zbudować działo strzelające elektrycznymi węgorzami. Dokładnie. W zasadzie o tym to nie będzie, ale będzie o ładunkach elektrycznych, polach elektrycznych i innych cudownościach. Ale my już dłużej nie przeciągamy, tylko zapraszamy Was do wspaniałego świata ładunków elektrycznych. Chodźcie. Co to jest? O co chodzi? Już w starożytności pokazano, że istnieje coś takiego jak elektrum, jak elektryczność statyczna, aczkolwiek wtedy nie zastanawiano się, czym to tak naprawdę jest. W czasach nowożytnych dopiero Gilbert zaczął się tematowi przyglądać i w późniejszych latach rzeczywiście pokazano, że ładunki elektryczne, aczkolwiek wtedy jeszcze nie było wiadomo, że to są ładunki elektryczne, gromadzą się. Dziwne światełka. Wszyscy doskonale wiedzą, jak wyglądają wyładowania atmosferyczne, czyli pioruny. W ciemnym pokoju sweter to też widzimy te iskierki. Czasami podchodząc do drzwi, dotykamy je i coś się zaczyna dziać. Jakiś dziwny magnetyzm, albo zaiskrzy między ludźmi, jak tak. Się dotknie palcem. Auć. I nagle jest taki przeskok. Dokładnie tak jest. No i oczywiście w momencie, gdy zaczęto się temu przyglądać, no to stało się jasne, że ładunki są dodatnie, ujemne. Wcześniej nazywano to elektrycznością typu szklanego, ebonitowego, że te ładunki gromadzą się i możemy na różny sposób sprawić, aby te ładunki rzeczywiście zgromadzić w jakimś miejscu. Gromadzą się, co ważne, na ostrzach i na powierzchni. To jest z punktu widzenia tych właśnie eksperymentów, które za chwilkę pokażemy, dosyć istotne. Na początku taki przyrząd, który służy do demonstracji bardzo prostego faktu, a mianowicie ładunki różnoimienne się przyciągają, a jednoimienne się odpychają. I w tym przyrządzie, który możemy zaobserwować, tak, w tym przyrządzie, który nazywamy elektroskopem, tutaj mamy takie listki. Jeżeli naładujemy je, a możemy tylko jednym rodzajem ładunku je naładować, jeżeli będą naładowane jednym rodzajem ładunku, to te listki się odchylą. No i spróbujmy to zrobić. Ja jeszcze nie mówiąc dokładnie, czym jest ta maszyna, spróbuję naelektryzować. Popatrz, działa. Popatrz, no działa, działa. Dlaczego? Jakiś trochę detal byśmy więcej. Poprosili. Więcej. Jeszcze, tak, jeszcze więcej. Oczywiście w tej chwili ta strzałka jest naładowana elektrycznie ładunkiem ujemnym, no ale ta listewka tutaj w środku też. No i odpychanie powoduje, że to się odchyla. Ja mogę w każdej chwili to zneutralizować, no odbierając właśnie, część tego ładunku. Mogę, dotykając, bo ja też jestem naładowany elektrycznie, możemy doprowadzić do tego, że ten listek, ten ładunek, jakby to powiedzieć, zgubi. O, już. Uziemiliśmy, wszystkie elektrony uciekły stamtąd, bo tak naprawdę ładunek elektryczny, on w przyrodzie dąży do tego, żeby być zneutralizowany. Materia, która nas otacza na Ziemi, nie mówię, że w kosmosie, na Ziemi jest neutralna elektrycznie, co oznacza, że te plusy i minusy się kompensują. Czyli to, co zrobiliśmy teraz, to wziąłeś ładunek, można powiedzieć, stąd, za pomocą twojego berła magicznego przeniosłeś je tutaj. Berło z kablem. Dokładnie, tak. Czyli można powiedzieć, że zaczerpnąłeś niczym warzęchą tutaj z elektronów. I teraz przeniosłeś je tu. Do was, którzy to oglądacie, możecie w takim domowym zaciszu powtórzyć to ćwiczenie troszeczkę inaczej. A mianowicie wziąć coś plastikowego, na przykład zwykły długopis, potrzeć go o kawałek sukna i doprowadzić do tego, że jakieś materiały, widzicie, nie wiem, czy to widać, przyciąga, widzicie? Pokaż z bliska.
pocieram. Leszek ma tutaj... bluzkę z sukna. Tak, mam bluzkę z sukna. Nie? Mam... O, i w jakiś dziwny sposób to się przykleja, tak? To, co jest bardzo ważne, w momencie, gdy mamy naładowany elektrycznie jakiś obiekt lub ładunek elektryczny, to wokół tego ładunku przestrzeń ma bardzo taką charakterystyczną cechę, nazywamy to polem elektrycznym. To pole elektryczne. Popatrz, ja w tej chwili ładuję tę kulę i znowu tym frędzlem się będę posiłkował. Spróbuj z tej strony. O. Ten frędzel nam pokazuje, że wokół tej kuli jest jakaś dziwna cecha, która z pola, która, czy przestrzeni, która sprawia, że te nitki, one nie chcą opaść. Że normalnie grawitacja powoduje, że one opadają. Czyli w momencie, przeczy grawitacji w momencie, gdy zaczynam ładować, a ten jeden się tak dziwnie wyginał. Ale słuchaj, weź to bliżej, ja spróbuję podejść i posłuchajcie w ogóle tych ładunków elektrostatycznych, nie? Bo teraz ja cię dotykam. I to prosto w... Tak, prosto. Dobra, cii, cii, cii. Dobrze. Nic nie mów. Słyszycie? Jakby boczek skwierczał. Ładunki elektryczne, już o tym wspominałem, zbierają się na powierzchni. Czyli tutaj, gdy jest to naelektryzowane, ładunki są na powierzchni i one starają się uciec. Jeżeli pojawią się jakieś ostrza, to te ładunki uciekają z tych ostrzy. Ostrza masz na myśli po prostu jakoś ostro zakończone? Ostro zakończone to jest coś, czego teraz nie dotykam. I teraz w momencie, gdy będę ładował elektrycznie tę kulę, pocierając, no tak jak pocieramy tam szmatką coś, to zobaczycie, że ładunki tak naprawdę będą gromadziły się tam, gdzie jest najostrzejszy punkt. Okay. Zaczną uciekać, a jak ładunki zaczynają uciekać, no to mechanicznie nawet zobaczycie. I robimy śmigiełko. I tak naprawdę to śmigiełko obraca się dlatego, że ładunki elektryczne uciekają właśnie z tych ostrzy. Mm-hmm. Żeby tak kręciło się to śmigiełko, to w którą stronę trzeba... Wyobraź sobie maszynę parową Herona, gdzie para ucieka. Oczywiście, że w tą. Zaostrzoną stronę. Tak, i te elektrony, zobacz, tutaj ten ładunek się raczej nie zbiera. One tu uciekają i ich pęd powoduje, że druga zasada dynamiki działa i to się zaczyna obracać. Czyli po prostu uciekają w przestrzeń dookoła nas. Tak, uciekają w przestrzeń dookoła nas. Niesamowite, jesteście otoczeni elektronami. No, wszędzie są elektrony. Dlatego właśnie w tej maszynie, to jest taka bardzo fajna zabawka, dzięki której możemy też o elektryczności statycznej mówić. My tutaj mamy taki dosyć skomplikowany układ, który służy nam do tego, żeby te ładunki elektryczne gromadzić tutaj w tych kulkach. I te kulki dodatkowo mają jeszcze takie malutkie kuleczki. Tak, nadkulcze. Po to, żeby był jak najmniejszy ten obszar, żeby te ładunki mogły uciec. Mhm. Tylko, że one zamiast uciekać, tak jak z tego ostrza, pojedynczo i w małych porcjach, one tutaj gromadzą się. Nie wiem, czy to widać. To trzeba na ciemnym tle. Ja widzę. Widać, dobra. Mamy informację od operatora Braza, że widać. Tak. Ty nie stykaj promieni, pamiętaj. Nie stykaj promieni. Jeśli jakaś miała z filmu wpłynąć nauka, to właśnie ta. No teraz nie widać. Widzisz, zepsułem, nie? To jest zwykłe wyładowanie elektryczne. Mm-hmm. Ono nie jest jak w jakiś tam szczególny sposób groźne. Ja to zawsze stykam, bo potem gdyby przypadkowo dotknąć, to może być. Ja zawsze mam w pamięci moją nauczycielkę od fizyki, której zostawiliśmy naładowany taki właśnie przyrząd. Ona przyszła i przez przypadek dotknęła i potem całą taką. Aż tak? To jest takie napięcie? Chcesz? Nie chcę. Nie chcę, bo jeszcze muszę tutaj trochę mówić. Napięcie i to też dosyć ważne. Napięcie jest związane z polem elektrycznym, które to pole jest pomiędzy tymi naładowanymi elektrycznie przeciwnymi znakami w tych elementach. Mhm. I
W momencie, gdy to pole elektryczne, w momencie, o, ja teraz, o, no to jest tak, tak, są przebicia, tak. W momencie, gdy to pole elektryczne jest dostatecznie silne, ładunki elektryczne zaczynają przepływać i samo pole elektryczne i samo napięcie jest związane z faktem, że po pierwsze jest natężenie pola elektrycznego, po drugie jest potencjał i ten potencjał sprawia, że umieszczony tam ładunek elektron zyskuje energię potencjalną. A energia potencjalna w polu elektrycznym jest dokładnie tym samym, czym energia potencjalna w polu grawitacyjnym. Większa energia potencjalna, mogę ją zamienić w energię kinetyczną. Tak samo tutaj. Energia potencjalna między jednym a drugim elementem pozwala na przeniesienie ładunku z jednego miejsca do drugiego. A siła, która to powoduje, siła Coulomba razy przemieszczenie, to jest po prostu praca. A praca równa się energii. To też jest ciekawe, że on szuka najbardziej optymalnej drogi tak naprawdę. I nie wiem, czy widziałeś w zbliżeniu, powiększeniu i spowolnieniu takie wyładowania właśnie elektryczne, gdzie liże tak trochę tę przestrzeń dookoła siebie, wyszukuje gdzieś tam najczęściej i dopiero potem ten główny. Generalnie jest izolatorem i w tym powietrzu trzeba znaleźć, i teraz ten kanał, tak, kanał wyładowania. Natomiast, żeby uzyskać iskrę o takiej długości, ile tu jest 2 cm, tak, to jakieś 20 tysięcy voltów, taka musi być różnica potencjału. Czyli takie jest napięcie tego prądu, który tu przepływa. 20 tysięcy voltów. No i teraz w momencie, gdy takie napięcie tutaj się tworzy, tak, ja zaryzykuję, dotknę tego, wsadzę tu palca kręćmy. To może ja będę kręcił. Ty kręć, a ja wsadzę palca. Nie wiem, czy właśnie pod jakiś paragraf nie podchodzę. Ale nic mi się nie dzieje. Przysmażyłem Leszka. Nic mi się nie dzieje. Dlaczego? Dlatego, że mało elektronów. Napięcie elektryczne nie jest tu kluczowe. Jest mało elektronów. Natomiast kluczowe jest wtedy, gdy tych elektronów jest bardzo dużo i gdy one zyskują, bo każdy elektron z osobna zyskuje tę energię i zaczyna się rozpędzać i oddaje tę energię. Jeżeli będzie ich bardzo dużo, to wtedy natężenie prądu, czyli liczba elektronów przepływających w jednostce czasu będzie bardzo duża i to jest kluczowe. Natomiast my możemy dosyć łatwo tworzyć urządzenia, które są w stanie znacznie większe napięcia wytworzyć. I tutaj takim urządzeniem jest właśnie generator Van de Graaffa, których kilka w instytucji, która już za chwilę będzie otwarta w Olsztynie, w Kortosferze, będzie, tak, krokodylek. Tak, mamy tutaj krokodyle, więc uważajcie. Tak, no i to jest urządzenie, w którym to elektryzowanie następuje no, w troszeczkę inny sposób, aczkolwiek zawsze pocieramy i coś się dzieje. A, ty kulkę najlepiej jak przypniesz i wtedy będzie obieg zamknięty Dobra. I te elektrony będą sobie tutaj... To lecimy. No tak, tutaj już zdecydowanie jest ten impuls. Ile? 5 cm jest? Tak? No coś takiego. No to dużo jest jaśniejsze. Poza tym wiesz co, odczuwam odpychanie i przyciąganie tego całego. No tak, tego. No zobaczcie. Bo przeskakuje ładunek, to się ciągle ładuje. To się ciągle ładuje ładunkiem ujemnym. Tutaj te ładunki przeskakują, więc to też jest naładowane. Zanim one zdążą uciec, tak żeby w tym obiegu jakby zamkniętym, bo to cały czas próbuje się zneutralizować. To na tym polega. Więc zanim zdążą uciec, no to mamy minus, minus, a dwa minusy się odpychają. O, ale teraz pięknie strzeliło. I teraz zobaczcie, jak tutaj, chodź Dorian, tutaj pokażesz, masz szerszy obiektyw, jak ja lekko trzymam tylko tutaj, nie? I zobacz, jak to pulsuje po prostu tak, sobie. Tak, momentami się przyciąga, bo jest rozładowanie i ładowanie tego właśnie elementu. Pięknie. Jest taka sprawa, że tutaj te iskry osiągają, nie wiem, 5 cm, a co za tym idzie? Napięcie wyższe. Napięcie 50 tysięcy voltów. No i teraz pytanie, czy... Czekaj, weźmy to rozładujmy. Na szczęście za kadrem czeka wyspecjalizowana ekipa ratownicza, która w razie czego będzie Leszka ratować i reanimować. Leszek to lubi. Lubisz to, Leszku, co? Tak, Tesla się kąpał w takich właśnie iskrach.
One delikatnie tylko łaskoczą. To nie jest, nie jest coś, co... Nie jest coś, co było... Nie wewnętrzną część dłoni, bo to boli. Dobra. Czekaj, może w drugą stronę będę kręcił to... Nie, nie chcę się ładować. Tak jakby mnie ktoś stryknął w palec. Trochę bliżej, trochę bliżej. O, pięknie. Takie no, właściwie nawet nie tyle boli, ani nie kuje, tylko masz poczucie takie, że coś cię dotyka, uderza. Nie? No jest też czuć tak naprawdę to pole elektryczne, bo włoski na rękach, o, one... I słychać to. Mi nie podciąga włosów, za to strzela we mnie prądem. Bo ty masz te włosy takie grube, takie, grube, a zobacz ciężkie. U mnie jak cudownie te włosy stają, zobacz. Czuć kaczkę. A, teraz strzelam wszystko, do czego się dotknę od tak. razu. Tak. Aucie. Także widzicie. Elektryczność statyczna jest wokół nas. Można się pobawić. Spróbujcie, jak macie w domu dzieci, nadmuchać balonik, zwykły balonik, potrzeć go o sweter. Jak działa ten eksperyment? Otóż mam już oczywiście balon, pocierając go... Sprawiamy, że balon zbiera ujemne ładunki. W tym momencie można go przykleić niejako do ściany. Jak to działa? Otóż ujemne ładunki, które znajdują się w tym momencie w balonie, odpychają te ujemne znajdujące się w ścianie i przyciągają się z tymi dodatnimi, które również znajdują się w ścianie. A nie zresztą widzicie to na ekranie. To jest taki przejaw, nie wiem, najprostszy elektryczności statycznej, którą można już najmłodszych zainteresować, a ci starsi, no trzeba troszkę poczytać. Prawo Coulomba. Trzeba mieć też generator Van Graaffa. Jeszcze troszkę, pewnie im będzie można przyjechać do Kortosfery w Olsztynie. I tutaj pomacać, dotknąć i zobaczyć, jak to... Pomacać. Cały czas skwierczy, powiem ci. No tak, no, bo to jest cały czas, wiesz, tutaj jest... Ujeny, to zaraz te lampy wybuchną. Widzę rychło nadciągający koniec odcinka, ale zanim ten nadejdzie, to powiemy jeszcze o rozchodzeniu się tych ładunków w różnych ośrodkach. I posłuży nam do tego ta oto kula szpiegula. Kula szpiegula, bardzo, bardzo sympatyczne. W przestrzeni kosmicznej, jak dobrze wiesz, większość materii jest w postaci zjonizowanej. Otóż to. I tam... Ładunki elektryczne są czymś zupełnie naturalnym i tworzą ośrodek zwany plazmą. I ten właśnie eksponat pokazuje nam, że przy odpowiednio dużych różnicach potencjałów nawet tak długie iskry mogą powstawać, ale w ośrodku innym niż powietrze, które nas otacza, bo wewnątrz tej kuli panuje dużo mniejsze ciśnienie i znajduje się gaz w postaci w dużej mierze zjonizowanym, czyli plazma, co widać w szczególności na tej kuleczce, wokół której proces jonizacji powoduje świecenie, a ładunki w postaci takich właśnie pięknych wyładowań przenoszą się z jednej elektrody, która jest w środku, do drugiej, którą jesteśmy my, a tak naprawdę ta właśnie kula, czy jej wnętrze, a my tylko powodujemy, że różnica potencjałów się troszeczkę zaburza i niektóre ładunki płyną w kierunku naszych palców. Zacząłeś to mówić takim głosem, jakbyś zaczął być wciągany w tę kulę dosłownie. Poruszające się ładunki elektryczne tworzą wokół siebie pole magnetyczne. I te zaburzenia przestrzeni, zaburzenia elektryczne i magnetyczne wpływają na inne ładunki, między innymi na te, które znajdują się tutaj w takiej rurze. To jest zwykła świetlówka. Natomiast proszę zobacz, że to wszystko zaczyna świecić, dlatego że energia tego, co jest w środku, powoduje, że wewnątrz zaczynają się poruszać ładunki. Te ładunki wpływają na luminofor, który z kolei tutaj powoduje, że widzimy światło. Także moi drodzy, my oddajemy nasze jestestwa tej oto kuli, a was zapraszamy na kolejny odcinek. W ogóle nie przyciągam. Nic nie ma w mojej głowie, zobacz.
pierwsze spotkanie, i to w zasadzie nie pierwsze, tylko kilka pierwszych, nagrywamy dzięki uprzejmości Kortosfery, nowego centrum nauki, które znajduje się na terenie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, mojego uniwersytetu. Potwierdzam, człowieka liścia, więc wpadajcie, zobaczcie sobie, jak to wszystko wygląda, a naprawdę jest na czym oko zawiesić i nie tylko, bo jest tu mnóstwo rzeczy do roboty. Ale ojej, ała!